żebyście weszli. Czekamy na te dwie osoby i za chwileczkę zaczynamy z dziećmi wejście do tyłu z procesją. Najwięcej w nas zgromadzonych w imię Chrystusa, by Bogu złożyć najświętszą ofiarę z ludzi, właśnie dzieci, które po raz pierwszy przyjmują w Kościele Komunię Świętą, ciało i krew Chrystusa. Jest to wielka chwila dla naszej wspólnoty, która raduje się z nowych uczestników stołu pańskiego. Jest to też wielka chwila dla waszych dzieci. Od tej przyświętej będziecie często spożywać pokarm, który daje nam życie wieczne. Przed laty przynieśliśmy dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest święty. To Boże życie, które wówczas otrzymali, staraliśmy się podtrzymać i pielęgnować. Mówiliśmy im o Bogu, potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby poznawały i pokochały Jezusa w swoim dziecięcym sercu. Dziś przyprowadzamy nasze dzieci do ołtarza, bo chcemy, aby mogły one uczestniczyć w najgłębszych tajemnicach naszej wiary, aby mogły przystępować do Komunii Świętej. Wobec zgromadzonej tu rodziny i wspólnoty naszej parafii prosimy Cię, drogi księże proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom pierwszej komunii świętej. Prosimy też o modlitwę ich i naszej intencji. Pragnieniem moim jest, aby zarówno dzisiejsze przyjęcie pierwszej krewy eucharystycznej było dla nich wielkim wydarzeniem. Niech od dziś żyje w was, kochane dzieci, Pan Jezus, który jest Bogiem, Królem
i jedyną miłością. Waszym najwspanialszym przyjacielem. Kochajcie Pana Jezusa oraz bądźcie dla Niego najlepszymi przyjaciółmi. Coraz więcej i coraz więcej i bardziej miłujcie Go swoim sercem, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w mszy świętej. Przeprośmy teraz Pana Jezusa za wszystkie nasze grzechy. Chciałbym, zanim skieruję kilka słów do naszych kochanych aniołów, tak, wspaniale by nam wrócić, wspaniale i to od serca, wewnętrzne i na zewnątrz. Dlaczego tak mogę powiedzieć, tak twierdzę, bo myśmy się spotkali nie tak dawno,
zaledwie 2 dni temu, kiedy żeście przybyli tutaj, aby się wspomnieć. Moi drodzy, taki szczególny dzień, taka szczególna chwila dla was, dla waszych kochanych rodziców, chrzestnych i wszystkich rodzin oraz przyjaciół naszej parafii. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć serdecznie naszych przemiłych gości, naszych księży, którzy za mną celebrują tu najświętszą ofiarę, którzy przybyli specjalnie tutaj dla nas. To jest ojciec Czesław, który przyjechał nie tak daleko, bo z New Jersey, ale witamy księdza również Macieja, który przyjechał do nas aż z Polski, z Biłgoraju, z parafii Chrystusa Króla. Witamy ich serdecznie, bo będą się modlić mocno razem ze mną o waszej intencji oraz intencjach waszych kochanych najbliższych. Moi drodzy, chciałbym was, jako kochani rodzice, powitać uprzejmie, powitać waszych najbliższych, powitać nasz zarząd szkoły oraz katechetów, tych, którzy was przygotowali ze wszystkich ośrodków katechetycznych i naszych szkół. Dobrze, jeżeli bym kogoś pominął, a nie chcę, to moi drodzy, witam was wszystkich i w swoim sercu zachowuję. Moi drodzy, dzisiaj będziemy, zanim przystąpimy do Komunii Świętej, to chciałbym, moi kochani, abyśmy pomyśleli o takich pewnych rzeczach. Mamy ich bardzo dużo tutaj dzisiaj i kiedy popatrzymy się na ołtarz, możemy w samym środku ołtarza zobaczyć taki złoty domek. Ten złoty domek zawsze nam przypomina, że jest to miejsce, gdzie jest ukryty Pan Jezus i zawsze na nas czeka. Tutaj zaraz koło ołtarza mamy taki duży chleb, czy kosz z chlebkami małymi. To ten kosz będzie, moi drodzy, dzisiaj pościutki, zaraz po uroczystości, bo zabierzemy te chlebki również do domu. To są takie te zewnętrzne, taki znak tego, co się dokona dzisiaj w naszym sercu. No ale na samym początku chciałem wam pokazać taki malutki flakonik, zobaczcie. No i ten mały flakonik to tak naprawdę, powiedzmy, ktoś mógł powiedzieć, co w nim może być, siostro, co może być? Ale również, ktoś to powiedział, również ze szczęścia. Oczywiście, że ze szczęścia. Bo moi kochani, mamy takie różne sytuacje w naszym życiu, kiedy no, zbieramy sobie te łzy do takiego flakonika. Bo moi drodzy, zobaczcie, kochani rodzice, przypominajcie sobie moment narodzin waszego dziecka. Ze szczęścia człowiek wylewał te łzy, dziękując Panu Bogu za to, że otrzymał ten wielki dar w zaufaniu, dar nowego życia. Kiedy przybyliście do kościoła, by przedstawić. Ale również, moi drodzy, kiedy zobaczyłem naszych kochanych rodziców, to wierzę, że to były łzy wielkiego szczęścia. Moi kochani, również chciałbym, abyśmy... Przepraszamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. I pytam was o wiarę. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Składamy Ci, Panie Jezu, jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach. Płonąca świeca to znak Twojej, Panie Jezu, obecności pośród nas, a przede wszystkim w sercu każdego z nas. Wierzymy, że Ty, Panie Jezu, potrafisz przeprowadzić nas do ciemności współczesnego świata. Dziś ten kosz kwiatów jako nasza wdzięczność.
głodem. Wino jest symbolem radości. Dla nas jest to symbol radości nieprzemijający. Gdyż wino przemienione w krew Pana Jezusa obmywa nasze dusze z brudu grzechu, jest zakładkiem na życie wieczne. Panie Jezu, to są tylko niektóre symbole tych dar, którymi nas obdarzyłeś. Dlatego weź nasze serca i to wszystko, co się w nich kryje, serca pełne wdzięczności do Ciebie. Przesiadę.
Zabierz to stan za Bożą, wybij się ona, gdyż tam. Dałam Cię mosto narodnego, o gościu tak ukochany. I co dzień bardzo ciekany, światem obronąc nie mogę, ty do mnie przychodzisz chłopie. Staje się Jezus tak mały, maleńki, gościu mój biały. Przyszedłeś do serca samego, cały się staje dla niego. Otwieram Ci całą moją duszę, gorące, wiejące me serce, które Cię pragnie zatrzymać i śpiewać się tym niebie podzielce. Czcigodni kapłani, zaproszeni goście, wszyscy tutaj zgromadzeni. W imieniu szczęśliwych rodziców pragniemy wszystkim podziękować. Kochani księża, wy wiecie, jak bardzo ojciec i matka kochają swoje dziecko. Wy w każdym momencie życia tych dzieci przychodzicie nam z pomocą, która jest od Boga. Gdy będzie trudno im iść przez życie, wesprzecie nasze prośby i modlitwy. Za pierwsze ich rozgrzeszenie, za dzisiejszą modlitwę, Słowo Boże, za Boga w Komunii Świętej, Bóg wam zapłać. Wam wszystkim, którzy modliliście się dziś z nami, niech Bóg błogosławi przez ręce naszych kapłanów, Bóg zapłać. Panie nasz Boże, uświęć nas przez udział w uczcie eucharystycznej i spraw, aby ciało i krew Chrystus namacniały nas w bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
za opowiadanie nam o dobrym Bogu. Za waszą dobroć i cierpliwość, za to, że zawsze macie dla nas czas, bądźcie z nami nadal i wspierajcie nas swoją modlitwą i uczcie nas nadal. I więc przyjmijcie wyrazy wdzięczności i przyjmijcie także zapewnienie naszej serdecznej miłości. Słowa podziękowania kierujemy do naszych wychowawców, nauczycieli i katechetów. Niech dobry Jezus darzy was zdrowiem i radością za trud poświęcenia i chrześcijańskie wychowanie. Składamy podziękowania wszystkim gościom, koleżankom i kolegom, którzy przybyli na naszą uroczystość oraz wszystkim, którzy dzielą z nami radość naszego pierwszego spotkania z żywym Panem Jezusem i Komunii Świętej. Dziękujemy. Mamy kandydatów, administratów oraz członków naszej schody parafialnej. Dziękujemy serdecznie siostrze Klaudii Bóg Zapłać. Dziękuję serdecznie Pani Geniu. Dziękujemy Wam, kochani rodzice. Siostra Iwona, dziękuję serdecznie z tej strony. Bóg Zapłać na nasze siostry. Czasie Białego Tygodnia. Czym jest Biały Tydzień? Moi drodzy, jest to tydzień wdzięczności Panu Bogu za przyjęcie Komunii Świętej, dostając wasze dzieci. Zatem moi kochani rodzice, nasi kochani przyjaciele, zapraszam was teraz, że wiem, że to jest trud, że to jest długi odcinek, a do naszych świątyń dla wielu z nas. Serdecznie was błagam i proszę, spotkajmy się jeszcze w Białym Tygodniu od jutra. Zapraszam was na przeświętą, godzinie 12.30, kiedy rozpoczniemy ten Biały Tydzień, a również jeżeli wasi bracia lub siostry, to za wszystko, za waszą obecność i za całą oprawę tym wszystkim, którzy przyczynili się pięknie do tego, by wystroić tą naszą świątynię w tą uroczystość. Dziękuję wam wszystkim bez wyjątku. Powstańcie, moi drodzy. Pan z wami i z duchem twoim. I was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Yeah.
Julia, co masz? Oliwki! Oliwki też są? Oliwy! O to pani... Ale moje chlebowe. I będziesz dzieliła teraz chlebem nas wszystkich? Nie, tylko ja. Tylko ty będziesz jadła? Chodź. Dziękuję wszystkim z Ameryki i z Polski za te piękne prezenty i śliczne słowa. Teraz ja wam coś zagram. Meow.